Nie. Piękne święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do nieba. Jest napisane, już nie pamiętam gdzie, ale z pamięci powiem. Ze snu powstając, nasycę się Twym widokiem. Czyż sen nie jest podobny do śmierci? Przecież z tych opisów, z tych żołnierzy, mówili po całym dniu, jak walczyli, to on zasypiał upragniony sen. I Sienkiewicz gdzieś też napisał, że jak polegli, to polegli snem wieczystym. Śmierć jest podobna do snu, a rano jest zmartwychwstanie. I ci, co polegli lub umierają na różnych przyczyn, oni zmartwychwstają, gdy opuszczą ciało. Ze snu powstając, nasycę się Twym widokiem. Nie, że po śmierci, tylko ze snu powstając. Drugi temat to brak wyrzutów sumienia u żołnierzy. Przepraszam. Oglądałem filmy, najlepsze są dokumentalne, polecam. Filmy, każdy film jest bajką. Szkoda czasu. No takie perełeczki, jak już mówiłem, motyle, Siekierzada, Konopielka, oczywiście Quo Vadis, Sienkiewicz, trylogia, tada. Ale to są takie wyjątki. Resztę nie warto. Filmy dokumentalne, to jest dopiero. Jak byłem młody, to myślałem o kochaniu, a ja, jak już trochę jestem starszy, posunąłem się, dojrzałem, to kocham myśleć. Dlaczego nie mieli wyrzutów? Dlaczego nie było wyrzutów? Tak. A propos wyrzutów sumienia. A propos wyrzutów sumienia. Mówi się, no bo był totalitaryzm, to mieli wyprane mózgi, jak to się mówi. Pranie mózgów. Ale już teraz totalitaryzm niby minął. Oglądałem takiego żołnierza, który był pod Stalingradem niemieckiego, co on opowiadał o tej bitwie tam, chociaż udało mu się przeżyć, bo tam zginęło 100 tysięcy, było 100 tysięcy, a uratowało się tylko 5 tysięcy. Reszta zginęła. To on opowiadał o tej bitwie, o strzelaniu do tych rosyjskich w tym Stalingradzie, jak o meczu piłkarskim. Była ofensywa, było natarcie, był strzał. Jak o meczu piłkarskim. Dlaczego nie ma wyrzutów sumienia o zabijaniu ludzi? Może trzeba było to przykazanie tak wyłuskać i wypuklić spośród innych przykazań. Bo jakieś wśród innych przykazań, to te przykazanie nie zabijaj, ono tak się zawieruszy, tak? No tak jak, no powiedz 10 przykazań, to tam czasami się, jak na egzaminie, nie? Jest egzamin, no powiedz tam, wymień to. No i tam się coś zapomni. Nie, ale się zapomniałeś o tym. O zabijaniu zapomniał. A, bym zapomniał, nie zabijaj. To może trzeba je, tak jak ten znak drogowy, ustąp pierwszeństwa, jest najważniejszy. Tam uwaga sarna. Jakbyś jechał 40, to tak sarnę raczej zauważysz. 80 nie wystarczy. Powyżej 80, tak to ktoś powiedział, anioł stróż nie nadąża. Te przykazanie nie zabijaj, może by tak uwypuklić. Tak. Nomen omen. Nomen omen. Zdanie i wypowiedź człowieka dużo mówi o nim. Jak on mówi o zabijaniu jako piłce nożnej, to znaczy, że z tego wyprania mózgu się nie wyleczył. Albo taka rasa. Tak, notabene, powiem teraz tak. Chrońmy Europę. Chrońmy Europę. Była w tym tygodniu Ewangelia, że mieli zapłacić Pan Jezus z uczniami pieniążek, denara, tak? Czy tam był inny nominał? Zapomniałem. W każdym razie Pan Jezus mówi, od kogo żądają? Od swoich czy od obcych? Od obcych. Ale skoro my jesteśmy swoi, to nie musieliśmy by płacić. Ale żeby nie robić zgorszenia, to wysłał apostoła Piotra i miał złowić rybę i w tym pyszczku ryby był ten stater, statera, statera. I tam było takie zdanie, że tam Rzymianie pobierali podatki od obcych. I wracając tutaj, powinni być
nasza rasa w jakiś sposób chroniona. Na przykład jakieś uczciwe małżeństwo, znam takie, uczciwe, bo mieli dobre prace, dobrą opinię, pracowali. Wzięli kredyt z tym, że nie mogli spłacić, nie jest taki, żeby spłacić w ciągu 2 lat, ale ciągnęło się to w ciągu 14 lat. Ale w ciągu 14 lat cały czas było obiecane, było mówione w mediach, że tam była ta zmiana, obcięcie tych 4 zer, czyli zmiana wartości pieniądza. To spowodował ten jak to tam Balcerowicz. I skoro ta rodzina uczciwie pracowała, miała trójkę dzieci, ale spłacała w ciągu aż 14 lat, to pieniądz stracił wartość. Dajmy na to ten czynsz kosztował 50 zł, kiedy wprowadzali się do mieszkania, a przez 14 lat już kosztował 500 zł. To skoro obiecane było, że wykupią odsetki, to wtedy się okazuje, że 8 tysięcy mieli spłacić tych odsetek. 8 tysięcy, no niby nie dużo. Ale jak jeszcze spłacali czynsz i kredyt, to nie mieli tyle, znam takich tych. I skoro nie mieli tych 8 tysięcy, zostali do komornika i te mieszkania zostały odebrane. To według mnie, skoro uczciwie pracowali, byli, wiadomo, mieli stanowiska, znani ludzie, przez 14 lat wpłacali, spadając kredyt tego mieszkania i zabrakło na ten procent 8 tysięcy, co mieli Państwo wykupić, ale 8 tysięcy miało być wpłacone jednorazowo, to według mnie powinno być tak, że aha, spłacaliście długo przez 14 lat, bo inni spłacali w ciągu 2 lat, to damy przywilej, że możecie tych groszy, bo to dla banku 8 tysięcy to są grosze, to podarujemy wam. A bank powiedział, pytałem się, a to nie mogę się iść do banku? On mówi, że był w banku. Bank powiedział, że my nie podarujemy tych 8 tysięcy. To jaka to jest ochrona małżeństw polskich i europejskich? Według mnie małżeństwa powinny być chronione. Nie chodzi o to, żeby były wykorzystywały państwo, tylko chronione. Bo wtedy, jeżeli państwo będzie swoich będzie gnębić, a obcym będzie pomagać, to wtedy Europa popełnia zwykłe samobójstwo. Zwykłe samobójstwo. I na koniec powiem, że przyszłością ludzkości jest pokora. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Wszystkie te systemy totalitarne upadły przez pychę. Pycha kroczy przed upadkiem. Pokora. Pierwsi chrześcijanie byli pokorni. I trzymajmy się tego. Dziękuję za wysłuchanie.